Dzień dobry. To program Fact Life. Michał Pietrzak. Witam widzów Faktu i Onetu na początku tygodnia, w którym znów ma być gorąco z powodu protestów niezadowolonych grup społecznych. Tym razem do rolników mają dołączyć myśliwi oraz górnicy, ale to jutro. Z kolei dzisiaj zeznają pierwsi świadkowie wezwani przed oblicze Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Przypomnijmy, jej głównym bohaterem jest były pisowski wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Jak ujawnił w ubiegłym roku Onet, Wawrzyk miał wręcz wymuszać na polskich dyplomatach wydawanie wiz pracowniczych wskazanym przez niego imigrantom. Do konsulatów trafiały listy z setkami nazwisk. Jak pisał Onet, bywało, że imigranci otrzymywali te wizy tylko po to, by mieć ułatwioną podróż na przykład do USA. Polska była tylko krajem tranzytowym. Oczywiście miały na tym zarabiać specjalne firmy. Opozycja mówiła o masowym handlu wizami, o targowiskach wizowych, o niekontrolowanym napływie migrantów, którym udało się opłacić haracz wspomnianym firmom. Firmom, powiedzmy umownie, zaprzyjaźnionym z bohaterami afery. Wawrzyk próbował odebrać sobie życie po wszystkim. Dziś miał stanąć przed komisją. I to jest dobry początek do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, którym jest premier Kazimierz Marcinkiewicz, premier tak zwanego pierwszego rządu PiS, utworzonego po wyborach w 2005 roku. Witam serdecznie, panie premierze. Dzień dobry. I moje pierwsze pytanie, tak jak mówiłem, o komisję do spraw afery wizowej. Jarosław Gowin, depresja, i jeśli wierzyć w to, co mówił, zeznając na komisji do spraw afery z wyborami kopertowymi, depresja z powodu napięcia i różnego rodzaju szantaże na karku. Piotr Wawrzyk, próba samobójcza i CBA na karku. Barbara Blida i Andrzej Leper, służby na karku, oboje popełnili samobójstwa. Proszę mi powiedzieć, na ile pana zmiana stylu życia, tego, że pan dba dziś o zdrowie psychiczne i fizyczne, pana ucieczka wręcz od polityki była skutkiem błędów, które sam pan popełniał w życiu, a na ile była powodem tego, że dobierały się do pana właśnie służby i miał pan już tego po prostu dość? Dobierały się, prawda? Tak, oczywiście, że się dobierały i myślę, że w ogóle polityka jest niezdrowym zawodem, wbrew pozorom. I dlatego dopiero gdy zrozumiałem, że aktywność fizyczna i dbanie o siebie daje możliwość przejścia przez wszystkie zawieruchy życiowe, polityczne czy jakiekolwiek inne, dopiero wtedy rzeczywiście zacząłem stawać się na nogi i niestraszne mi były żadne sytuacje stresowe. I to radzę dziś wszystkim. Naprawdę aktywność fizyczna bardzo dużo człowiekowi w życiu pomaga. No dobrze, ale na czym miało polegać wywieranie tej presji przez jakieś służby? Czy to były próby wmanewrowywania pana w jakąś kabałę? O co chodzi? No, były różne sprawy i różne elementy. Już dawno temu byłem podsłuchiwany i śledzony przez 2 miesiące. Mam to potwierdzenie ze służb. Przez 2 miesiące byłem. Ale Pegasusem? Nie. O Pegasusie nie wiem. To było jeszcze przed Pegasusem, więc byłem rzeczywiście śledzony przez 2 miesiące. Co więcej, czułem, że jestem śledzony. Byłem także podsłuchiwany i to jeszcze właśnie przed Pegasusem. Później też różne... Ale zarządów PiS. Mnie, panie premierze, ale zarządów PiS. Tak, potem też różne rzeczy były czynione wobec mnie, na przykład takie, że były aresztowane osoby i jak u tych osób znajdowano mój kontakt, widziano, że te osoby znają mnie i mają ze mną kontakt, to namawiano ich, i to w sposób naprawdę bezpośredni i bezczelny, że jeśli coś powiedzą na Marcinkiewicza, no to są wolni. Więc i tego typu sytuacji ja znam bezpośrednio, znam 5. Natomiast ile ich było w rzeczywistości, nie wiem, bo bardzo możliwe, że zdarzały się też takie, o których ja post factum się nie dowiedziałem. Te 5 osób to są ludzie z polityki, i czy te osoby dostawały to ultimatum, o którym pan mówi, od konkretnych jakichś służb, od prokuratorów, od CBA? Nie, tak, z CBA. To były 4 osoby, które są związane stricte z biznesem.
Z biznesem. Natomiast tak, natomiast jedna osoba trochę prowadziła pewnego rodzaju działalność publiczną, ale ja też nie chcę ich wydawać, bo matki PiSu są jeszcze cały czas bardzo mocne. Ale jeżeli to były osoby związane z biznesem, a nie ze służbą publiczną, no to w takim razie nasuwa się tutaj wniosek, że musiały ten biznes opierać w jakiejś mierze na współpracy właśnie z państwem, z jakimiś instytucjami publicznymi, no bo w przeciwnym razie nie widzę powodu, dla których CBA miałoby zakładać komukolwiek podsłuch albo zajmować się. Nic. Absolutnie nic z tych rzeczy. To były normalne biznesy niezwiązane z państwem. Ja zresztą też prowadzę działalność gospodarczą już od wielu lat, właściwie od kiedy odszedłem z polityki, czyli to już jest naprawdę naście lat, chyba 17. I też przez cały ten czas robiłem wszystko, żeby nigdy nie wystawić faktury jakiejkolwiek instytucji państwowej czy jakiejkolwiek spółce z udziałem Skarbu Państwa i może dlatego żyję jeszcze tak. Tuż po wyborach, tych ostatnich, październikowych, a w zasadzie po ukonstytuowaniu się już tej nowej koalicji, powiedział pan w jednym z wywiadów coś takiego. Z całą pewnością siedzieć pójdzie Jacek Sasin, czyli wicepremier i minister aktywów państwowych w zarządów PiS, pewnie też Mateusz Morawiecki i jeśli znajdą bezpośrednie podpisy pod jakimiś dokumentami, to i Zbigniew Ziobro, a więc minister sprawiedliwości, jedna z głównych postaci rozdających karty w pisowskich służbach specjalnych. Podtrzymuje pan dziś to zdanie? Jak pan widzi? Tak, oczywiście tych osób będzie więcej. Ja raczej starałem się wymienić te osoby, które są na świeczniku, które były w rządzie czy w rządach bardzo długi czas. I rzeczywiście jest tak, że to są osoby, które podejmowały decyzje z mojego punktu widzenia, z mojej analizy, decyzje, które są niezgodne z prawem. Oczywiście sprawami zajmują się służby, zajmuje się prokuratura, oczywiście będzie niezależny sąd ich sądził. Ja nie chcę ich osądzać przed sądem. Natomiast ja mogę powiedzieć, że w moim odczuciu absolutnie te osoby i jeszcze wiele, wiele innych podejmowały, na przykład Obajtek, podejmowały decyzje, które są absolutnie niezgodne z prawem. I za to mam nadzieję, że spotka ich należna kara. No to w tym ostatnim przypadku to gotowy akt oskarżenia pewnie już przygotuje Najwyższa Izba Kontroli sama w sobie, bo to jest, ten raport już jest jakby druzgocący. Mówił pan o polityce, kiedy odchodził pan z polityki, że to szambo, śmiertelna choroba, bagno, no straszne słowa, już nie będę już cytował, już nie pamiętam, ale długo pan dochodził do tego wniosku, bo jeszcze w 2019 roku zastanawiał się pan nad kandydowaniem do Europarlamentu, prawda? No tak, ale to była sytuacja życiowa. Ja myślę, że najlepiej Gintrowski w takiej swojej piosence kiedyś śpiewał, a polityka dla mnie to w krysztale pomyje. I myślę, że to jest idealnie obraz polityki, bo ona w środku to są pomyje, a na zewnątrz rzeczywiście ubrana jest w kryształowe szaty. Mamy zresztą kryształowych polityków Kamińskiego i Wąsika, prawda? Którzy są według prezydenta i według Kaczyńskiego, oni są kryształowi, a nadużyli władzy i sąd, niezależny sąd ich osądził. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że to są pierwsi politycy, którzy trafili do więzienia za nadużywanie władzy. Przez 30 lat mamy po raz pierwszy taką właśnie sytuację. Dla mnie ta sytuacja jest symboliczna, ale też jest bardzo ważna dla całej klasy politycznej z tego powodu, że ona pokazuje, że mogą mijać lata, a jeśli ktoś nadużywał władzy, to w ostatecznym rachunku sprawiedliwość po niego sięgnie. Mnie ta pana teraz wypowiedź dosyć intryguje, dlatego że z tego, co pamiętam, pan Mariusz Kamiński był w pana rządzie, chyba w kancelarii premiera, prawda?
Tak, co więcej, był wicesekretarzem stanu, był wiceministrem do spraw przygotowania ustawy powołującej CBA. Dokładnie. Zresztą nie tylko pan Kamiński, było tam więcej osób. Pan Mariusz Błaszczak chyba był szefem kancelarii. Szefem kancelarii, tak. Był szefem kancelarii, ale został podrzucony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo pan chyba optował za kimś innym, za panem Tutakiem. Tak, Piotr Tutak był wiceszefem kancelarii i był tą osobą, która organizowała moje życie jako premiera, natomiast Mariusz Błaszczak był wstawiony przez Jarosława Kaczyńskiego do pilnowania mnie. Miał pan wtedy o nich zupełnie inne zdanie, o Mariuszu Kamińskim? Miałem inne zdanie. Mariusz Kamiński nigdy nie był jakimś generałem, ale pewne zdolności zarządcze w sobie miał, ale byłem już wtedy pewien, że na nic więcej go nie stać i dlatego bardzo się zdziwiłem, że został potem ministrem, a już zwłaszcza ministrem obrony narodowej, bo niestety, ale to ministerstwo straszliwie go przerosło i przez 8 lat my naprawdę straciliśmy w tym segmencie, w tym sektorze obronnym bardzo, ale to bardzo dużo. I to jest dramat Polski, dlatego że proszę zwrócić uwagę, no my a mamy... A rozbudowa armii a do 300 tysięcy miało, taki nie, był cel oczywiście, on nie został osiągnięty, nowe kontrakty, nie. Panie rektorze, masakrą tamtego rządu, oprócz tego, że była cała masa szkodnictwa, chapania, kradzieży, to było to, że głównym zadaniem rządzących był PR. Oni po prostu we wszystkim uprawiali PR. Jak się rozgrzebie ten PR w sprawach obronnych, to okaże się, że ani nie ma tych kontraktów podpisanych, ani nie ma tego uzbrojenia, ani nie ma tych nowych, dobrych, sprawnych żołnierzy, że my tak naprawdę cofaliśmy się, a nie rozwijaliśmy. A tutaj główny zarzut pana oponentów jest to, że pan też się zajmował tylko PR-em. Ja zresztą pamiętam, że w jednym z wywiadów sam pan powiedział, że zaczął uprawiać inny styl polityki niż byli do tego przyzwyczajeni Polacy, elektorat, naśladując, nie wiem, chyba Tony'ego Blaira albo Jamesa Camerona, nie pamiętam, ale mówił pan o tym, że to był taki wzór brytyjski, w którym no, pokazuje się trochę kulisy, no jest dużo PR-u. Tak, 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 to prawda. Myślę, że troszeczkę politykę zmieniłem i rzeczywiście dodałem PR-u, tylko że wie pan, w ciągu 9 miesięcy ja wynegocjowałem 67,8 miliarda euro dotacji dla Polski. To była pierwsza taka dotacja, która zmieniła Polskę. Ja zmieniłem podatki na 30,19%. Ja wprowadziłem becikowe. Ja zreorganizowałem energetykę. Z 80 paru firm energetycznych stworzyłem 4 bloki energetyczne. Realizowałem program i przez 9 miesięcy ja nie mam się czego wstydzić. Wszyscy pamiętamy pana powrót z Brukseli, 3 razy jest. Pana radość z tego powodu i to właśnie, co tutaj pan wynegocjował u wspomnianego właśnie chyba Tony'ego Blaira, bo to on się chyba zgodził na dokładnie dodatkowe kilkanaście miliardów, które wcześniej nie było zagwarantowane tak, dla Polski. Tak, złamałem rabat brytyjski, dokładnie złamałem to... rabat brytyjski na ponad 13 miliardów euro i to wystarczyło, żeby ten budżet dla tych 10 państw, bo ja walczyłem o 10 państw, bez ich pomocy, ale walczyłem o wszystkie nasze kraje tu Europy Centralnej, ale to pozwoliło właśnie osiągnąć aż taki genialny wynik dotacyjny. Może zmieńmy temat, już nie rozmawiajmy o tym PR-ze, ale wróćmy jeszcze do tego pana Kamińskiego i Ziobry. W wywiadzie, który zresztą pan kiedyś udzielił również Faktowi, na siłowni zresztą, w której już pan pokazywał o tym, że prowadzi nowy, zupełnie inny styl życia niż dotąd, mówił pan, że pisowskie służby działają tak, że wsadzają do aresztów wydobywczych i przejmują biznesy. Czy pana biznes również chciano przejąć?
Może pan opisać modus operandi takich praktyk? Bo pan mówił w wywiadzie, że kiedyś do aresztu wydobywczego jeszcze w 2015 roku trafiało 5 tysięcy osób, a już w 2021 11 tysięcy osób. To są ludzie, którzy mieli biznesy, służby specjalne przychodzą, zabierają im te biznesy. Podtrzymuje pan tę opinię? Tak faktycznie było? Tak, i to jest na ogromną skalę. Znaczy mnie to nie dotyczy, bo ja miałem tylko działalność gospodarczą, więc tak naprawdę tylko wyrzucono mnie z kraju i ja zamknąłem działalność gospodarczą w Polsce i otworzyłem ją w innym kraju i prowadzę działalność gospodarczą z innego kraju. Niemniej, ale europejskiego? Europejskiego czy jakiegoś jeszcze? Tak, tak, europejskiego. I oprócz tego takich przypadków, ja się spotkałem z wieloma takimi przypadkami. Mogę podać przykład w Orlenie. Otóż był dostawca, stały dostawca od wielu, wielu lat do Orlenu. Produkował pewne tam rzeczy i jemu powiedziano, że nie przedłużą wobec niego kontraktu. I dostał propozycję z boku od kogoś innego, że ktoś wejdzie do środka do niego, do firmy i załatwi mu ten kontrakt. On oczywiście, jako że miał dużo osób zatrudnionych, kilkaset, w związku z tym zgodził się na to, a ten ktoś najpierw wszedł do środka na udziały, następnie przez pewne manipulacje bankowe przejął większość w tej firmie i przejął całą firmę. I był związany oczywiście z układem rządzącym. I dziś to on dostarcza te towary do Orlenu. Jakby się jakiś scenariusz filmowy czytało wręcz. Tak. O, to było tego pełno, naprawdę. Proszę poszperać. Ja uważam, że to jest liczone nie w dziesiątkach firm, tylko w setkach firm w Polsce, jeśli chodzi o przejęcie go przez ludzi związanych ze służbami, bo część z tych firm są pod kuratelą służb specjalnych, pisowskich, a część po prostu przez ludzi związanych z władzą, z poprzednią władzą. To jeszcze trzymając się tego wątku, powiedział pan, że został wyrzucony z Polski. To znaczy ktoś panu zasugerował, że powinien pan wyjechać z Polski? Ktoś ze służb na przykład? Nie, to robiono to trochę grzeczniej. A mianowicie otrzymywali informacje, cały czas miałem kontrolę Urzędu Skarbowego przez 3 lata. Ta kontrola przez ostatnie lata trwała i oni, jak tylko wpływała jakaś faktura, to jak to się mówi, ciemni panowie szli do tej firmy i mówili, no jak ty współpracujesz z Marcinkiewiczem, to tu po prostu będzie kontrola u ciebie za kontrolą, to ty się z kontrolami nie wyrobisz. No i taki ktoś prosił mnie na rozmowę i mówił, słuchaj, no niestety, ale nie możemy z tobą współpracować, bo nasza firma może przez taką współpracę upaść. I to się powtarzało od 2016 roku bardzo, bardzo często. To się powtarzało wielokrotnie, no także uznałem, że nie ma sensu, żeby narażać polskie firmy na współpracę ze mną i zrobiłem to w ten sposób, że zacząłem współpracować po prostu przez firmę zagraniczną. Który rok był najgorszy? Taki, że już miał pan nóż na gardle finansowo i po prostu stwierdził, nie, muszę wyjechać, muszę robić to za granicą, ponieważ w Polsce już niestety no nie mam na to siły. Myślę, że najgorszy był 2019 rok. W tym roku 2019 rzeczywiście była ogromna nagonka. Ja jeszcze próbowałem uciec z tej nagonki właśnie do Parlamentu Europejskiego, ale mnie się nie udało. Nie wystartowałem w tych wyborach. To był czas, kiedy ja byłem żebrakiem, kiedy ja absolutnie nie miałem za co żyć. Żebrakiem? Żebrakiem, tak. Ja po prostu prosiłem ludzi o pomoc finansową, żeby kupić ziemniaki, żeby kupić chleb. Żeby kupić ziemniaki? Tak, prosił pan ludzi? Żeby mieć za co żyć. Ale ja rozumiem, nie obcych, tylko przyjaciół jakichś. Tak, tak, znajomych, no różnych znajomych, różnych ludzi z rodziny i tak dalej. To, jak ci ludzie reagowali, kiedy widzieli pana, byłego premiera, który prosi ich o pieniądze na ziemniaki? Różnie, niektórzy
Niektórzy pożyczali, niektórzy dawali, niektórzy dawali, ale nigdy więcej się ze mną nie spotkali. A I już im niektórzy pan po w takim prostu. razie tych pieniędzy za ziemniaki nie zwrócił. No tak, ale tu wie pan, no nie o to chodzi. No ja Jasne. rzeczywiście wpadłem w sytuację taką dramatyczną. Przeżyłem to, to był dramat. Ja wtedy poszedłem totalnie w sport. Do tego stopnia, że zrobiłem wtedy pierwszą połówkę Ironmana. Właśnie w 2019 roku. Miałem wtedy 60. urodziny i postanowiłem, że zrobię połówkę Ironmana. I rzeczywiście zrobiłem. I od tego momentu wiedziałem, że nie mogę pracować w Polsce. Polsce. I właśnie wtedy dokonałem tej zmiany związanej z firmą zagraniczną. Jest to tragiczna historia upadku, ale jednak z happy endem, no bo podźwiganie się człowieka no jest pewnego rodzaju motywacją dla wszystkich tych, którzy znajdują się również w jakimś kryzysie na przykład psychicznym czy finansowym. Proszę mi powiedzieć, w jakiej kwocie potrafił się pan wtedy zmieścić, żeby przeżyć? Ja pamiętam, że no, było na przykład tak, że ja miałem, wiem, 400 zł na więcej niż tydzień na przykład, bo ktoś mi dał 400 zł, ja zrobiłem, Czyli to było proszę 1500, pamiętać, że... 1500 zł miał pan miesięcznie, tak? Tak, mniej więcej tak. Oczywiście ja nie A płaciłem z wtedy za opłatami? mieszkanie. Ja nie płaciłem wtedy A gdzie pan opłat. mieszkał? Tak? Nie, A gdzie nie pan wtedy płaciłem. mieszkał? Mieszkałem normalnie, ale ci ludzie, u których wtedy mieszkałem, po prostu. Znaczy, no to było inaczej. No, ja zostałem wyrzucony z mieszkania, bo miałem niepłacone czynsz przez jakiś czas. I właściciel mnie z tego mieszkania po prostu wyrzucił. No ale znalazłem inne. Nie, ja sobie, wie pan co, ja tego nie opowiadam jako jakiejś tragedii, bo ja się znalazłem oczywiście, że można powiedzieć na dnie, ale ja normalnie żyłem. Ja byłem też pewnie w jakiś tam sposób szczęśliwy. Pieniądze szczęścia nie dają, naprawdę. Szczęście to mówi ktoś, tkwi kto w człowieku. Pracował dla banków w Londynie, później dla Goldman Sachs, zarabiał pewnie miliony? No, zarabiałem miliony rocznie, to prawda, ale ja nigdy nie przykładałem wagi do pieniędzy, bo ja naprawdę, ja mam 64 lata, ja absolutnie mam świadomość taką, że... Ale jak jest możliwe, że zarabiał pan wcześniej miliony, a później musiał pan prosić znajomych o to, żeby pana wsparli? Popełniłem różne błędy i popadłem w długi. To może po to, żeby uzmysłowić naszym widzom, jak bardzo, jak duża to odbyła się zmiana w pana życiu, wyemitujmy film z siłowni, w którym pan pokazuje no, tę pozytywną stronę życia. Przypomnijmy, ten film to był film nagrany w ubiegłym roku. A tak jest ze mną cały czas. Ja cały czas robię to samo. Pracuję w biznesie, pracuję z ludźmi, pracuję poza Polską, choć mieszkam w Warszawie. Ale Polska jest dla biznesu bardzo zła, bardzo niedobra. Za polskim biznesem ganiają bez przerwy prokuratorzy i wszelkiego rodzaju służby. I to nie tam, gdzie rzeczywiście dzieje się zło, gdzie kradną i robią machlojki, tylko po prostu za zwykłymi biznesami po to, żeby je przejmować. Po prostu w Polsce dziś służby przejmują legalne biznesy w sposób nielegalny. 6 lat temu, jak byłem na wakacjach, miałem zawał serca, atak serca. Trafiłem do szpitala, trafiłem na badania we Włoszech i od tamtego czasu uznałem, że jednak muszę robić to w sposób bardziej przemyślany. To znaczy zająłem się najpierw aktywnością fizyczną, właśnie bieganie i pływanie, to są moje dwa koniki. Do tego potem dodałem jogę, żeby jeszcze pewnej sprawności dodać. Potem jeszcze chciałem zrobić Ironmana. Przed tym zawałem, niestety, ale,
ale byłem dużo mniej uważny na to, co jadam. I jako, że lubię jeść i dalej lubię jeść, ale wtedy jadałem byle co, a teraz już byle czego nie jadam. No, w tym materiale filmowym pan premier opowiada o tym, że jest świadomy już teraz tego, jak ważny jest odpoczynek, jak ważny jest trening, jak ważne jest zdrowe odżywianie. Zupełnie inaczej funkcjonuje. Trzymamy kciuki, tego się trzymajmy wszyscy. Chciałbym zmienić temat na również gorący w ostatnich dniach. Chodzi o protesty rolników. I ja tu już wspominałem, że niemal 20 lat temu pamiętam tę sytuację. Siedziałem wtedy w redakcji w 2006 roku, oglądałem migawki, na których mówił pan swoje jest, jest, jest. Cieszył się pan, że wywalczył kilkanaście tych dodatkowych miliardów dla Polski. I moje pytanie jest takie, czy potrafiłby pan dać jakąś radę, dlaczego, może inaczej, dlaczego wtedy szło tak łatwo w Brukseli, a dziś jak po grudzie? A dziś idzie jak po grudzie. Kaczyński i PiS nigdy nie był ulubieńcem salonów europejskich, a panu się udało, mimo że reprezentował pan właśnie pisowski rząd. Dlaczego dzisiaj idzie to tak jak po grudzie? Nie, no myślę, że szło tak po grudzie, tak jak po grudzie przez te ostatnie lata i to było spowodowane tymi zmianami, które są zmianami nieeuropejskimi. Ja to cały czas powtarzam, bo bardzo rzadko to pada. Proszę pamiętać, że wszystkie sądy w Unii Europejskiej są sądami europejskimi, bo sądzą obywateli Unii Europejskiej w Polsce, nie tylko Polaków, ale także innych. Tu ludzie mają z innych krajów Unii Europejskiej biznesy i oni muszą mieć pewność, że sądy są niezawisłe i niezależne. Kaczyński z Ziobro i z Dudą robił wszystko, żeby uzależnić sądownictwo od partii politycznej. I no dlatego dobrze, ale... środki zostały wstrzymane dla Polski i dopiero teraz, gdy rząd powiedział, że przestrzega prawa unijnego, znów do nas trafiły. No ale czemu ci rolnicy są winni temu, że nie było społeczeństwa obywatelskiego, że łamano praworządność tam kilka lat temu, czy w ostatnich 8 latach? Bo pytam, bo na nich w ogóle nie robi wrażenie to, że obrazki z ich protestów są pokazywane w rosyjskiej telewizji. No nie robi to na nich wrażenia. Nie robi na nich wrażenia dość oczywisty fakt, że Zielony Ład to restrykcje uderzające w wielkich producentów, a nie w tych małych, którzy właśnie przyjeżdżają na tych ciągnikach. Bo te 4% ugórowania, tak to się nazywa, które miało obowiązywać tylko rolników, ma to obowiązywać tylko rolników powyżej 10 hektarów, więc mniejszy rolnik nie straci, a mimo tego ci ludzie wychodzą. Może po prostu brakuje jakiejś kampanii informacyjnej, nie wiem, jakby pan to zrobił, żeby przekonać tych ludzi, że będzie dobrze. Ja myślę, że to są tu przede wszystkim dwie rzeczy. Jedna jest związana z polityką PiS-u. Ta polityka rzeczywiście była polityką PR-u, a nie polityką rozwiązywania problemów. I ona się zaczęła dużo wcześniej. Pamiętajmy, że my przeżyliśmy cały rok 2023, kiedy bardzo różne towary z Ukrainy trafiały nie tylko na polski stół, ale także na europejski stół. Ukraina ma takie ziemie i ma tak skonstruowane rolnictwo, że ona mogłaby wyżywić absolutnie całą Europę. Nie miałaby żadnych problemów. Tak, ale jednocześnie zniszczyć europejskie rolnictwo, bo mogą do tej nie podlegają żadnym restrykcjom dotyczącym używania pestycydów, azotów, nawozów, węglowodorów, tak jak polscy rolnicy, nie ma zeroemisyjności. Nikt tam nie musi podlegać takim rygorystycznym przepisom dotyczącym tego, żeby stawiać na ekologiczne jedzenie, żeby jednak ta żywność była produkowana w zupełnie innych standardach. I tam to są wielkie konglomeraty rolnicze, które nie muszą się tym w ogóle przejmować, które mogą produkować 3 razy taniej. Koszt produkcji tam w Ukrainie jest kilkukrotnie tańszy niż w Polsce. No, ja ich absolutnie rozumiem, no ale
No ale dlatego właśnie rozwiązanie tej sprawy nie jest czysto w rękach rządu polskiego, tylko tak naprawdę w Brukseli i tak naprawdę to komisarz PiS-u, który odpowiada za reformę europejską rolnictwa. Już nie tak naprawdę PiS-u. On odpowiada za tę sytuację. No dziś nie PiS-u, ale to nie ma znaczenia, tak? To oni go tam wypromowali, to oni z nim współpracowali, to on miał najwięcej w sprawach rolnictwa do powiedzenia w Unii Europejskiej przez ostatnie 5 lat, więc rzeczywiście jest duży problem w tym, żeby bardzo szybko zmienić politykę w takim konglomeracie jak Unia Europejska. Ale ja jestem przekonany, że politycy europejscy mają tego świadomość i że dokonają korekty tej reformy w taki sposób, żeby z jednej strony pogodzić tę możliwość eksportowania z Ukrainy różnych rzeczy, w tym żywności, po to, żeby Ukraina mogła jednak żyć, a z drugiej strony, żeby zabezpieczyć rolników, zwłaszcza tych drobnych rolników, nie tylko w Polsce, ale i w pozostałych krajach. Pamiętajmy też, że zawsze jest tak, że rolnikom jest łatwiej w niektórych okresach roku blokować drogi, w innych okresach roku będzie to dużo trudniejsze, więc ja przede wszystkim zachęcałbym do dialogu, do zaproszenia różnych przedstawicieli rolniczych, nie tylko tu do Warszawy, ale przede wszystkim do Brukseli, żeby z jednej strony opisać tę rzeczywistość, jaka ona jest, a z drugiej strony wspólnie poszukać rozwiązań. Ja widzę, że bardzo łagodny jest pan dla tych rolników. Inaczej niż profesor Balcerowicz. Profesor Balcerowicz, którego pan ceni, którego pan wymienia wśród tych, którzy są dla pana pewnego rodzaju politycznymi idolami. Bo profesor Balcerowicz krytykuje rolników i mówi tak, właściwie dlaczego mamy ich traktować jak inną grupę zawodową, dlaczego oni mają dostawać grube dotacje, a producent na przykład śrubek nie. Mało tego, niespecjalnie podoba mu się pomysł koalicji, obecnie rządzącej koalicji, budowania portu zbożowego, bo niby po co państwo ma się w coś takiego mieszać, czyli jak rozumiem, pan nie jest aż tak radykalny jak profesor Balcerowicz. Nie, bo to nie działań rolników. Ja mówię po prostu trochę innym językiem, nawet jeśli mówię rzeczy podobne. Dialog zawsze jest niezbędny, dialog jest zawsze potrzebny. Port można wybudować dla towarów rolnych, ale na zasadzie zrobienia takiego konkursu dla prywatnych firm, które chciałyby tu to wybudować, a nie poprzez budowanie przez państwo. Każdą taką rzecz można rozwiązać w sposób mądry i zgodny z prawami ekonomii. Ja jestem jednak z wykształcenia fizykiem i ja lubię liczby i wolę patrzeć na fakty i na liczby, a nie na emocje. Tu jest za dużo emocji i te emocje trzeba troszeczkę. Pamiętajmy, że rolnicy skorzystali z naszej obecności w Unii Europejskiej chyba najbardziej ze wszystkich środowisk pracowniczych w Polsce. No tak, zdecydowanie. To był olbrzymi skok. Ja też lubię liczby i dlatego zajrzałem dzisiaj do Wikipedii, żeby sprawdzić, ile dokładnie ma pan, panie premierze, lat i metrykalnie, panie premierze, przechodzi pan w tym roku na emeryturę, 65 lat w grudniu. Tak jest. Prawda? Zgadza się. Dokładnie. No i prawdopodobnie dostał pan już prognozę z wysokością świadczenia z ZUS. No i teraz moja prośba o to, żeby to ujawnić. Ile to będzie i czy będzie pan się musiał dorabiać cały czas? Czy... Ja otrzymałem to parę jakiś czas temu, parę lat temu i o ile dobrze pamiętam, to było jakieś 3600 miesięcznie. No to nie jest zła emerytura, to bardzo przyzwoita. I nie, czy nie zaszkodziło panu jednak to, że... Żyłem za mniej. Że żył pan za mniej, tak. No za dużo mniej, jak pan mówi. No to było, jak pan mówi, no nędza, no można powiedzieć. Przez pewien okres. Nazwał siebie sam pan żebrakiem. Okej, pytałem o tę emeryturę.
Jeszcze z jednego powodu, w jednym z wywiadów mówił pan, że w okresie, gdy rządził PiS, no, był pan na dnie, tak? No, tak, teraz też tak pan powiedział, no, że to jest absolutne dno, tak? Że mógł pan żebrać i tak dalej. Czyli jeżeli patrzy pan na te 3600, o których pan mówi, 3600, dobrze pamiętam, 3600? Tak. No to raczej odczuwa pan ulgę z tego powodu, jak rozumiem, tak? Że będzie to dość wysoka emerytura. No w porównaniu do emerytur w Polsce, to oczywiście ona nie jest taka zła. Ja jeszcze nie wiem, trudno mi jest odpowiedzieć tu, co będę dalej robił. Ja jestem bardzo aktywnym człowiekiem, więc nie mam jeszcze pewności, czy ja sobie przejdę na tą emeryturę, czy nie przejdę. Natomiast no, widzi pan, my akurat rozmawiamy w dniu, czy w dniach, które są dla Polski bardzo ważne, dlatego że mamy jakby zwrócone Polsce 137 miliardów euro, tak, dotacji i kredytów z Unii Europejskiej. One są niezmiernie dla Polski ważne, dlatego że PiS straszliwie zaniedbał inwestycje. Inwestycje w Polsce spadły poniżej 17% PKB, a średnia w Unii Europejskiej jest 22%. To właśnie inwestycje są głównym powodem rozwoju i dobrobytu w kraju. W związku z tym my teraz otrzymaliśmy środki, które powinniśmy otrzymać już 4 lata temu, to są 4 lata zmarnowane, ale które znów mogą radykalnie Polskę zmienić. To jest 20 miliardów euro rocznie do wydania przez polskich przedsiębiorców, przez rolników, przez rodziny, przez firmy, także na poprawienie infrastruktury. To jest coś zupełnie genialnego. Z całą pewnością dużo się tu zmieni, ale czy to też będzie impuls do tego, żeby przeniósł pan firmę znowu do Polski i tutaj prowadził działalność? Skoro tak dużo się zmieni, czy nie? Bardzo możliwe. Wie pan, ja cały bo jeszcze czas... mam pytanie, czy wciąż, czy, bo też w pana dosie, w pana biografii na Wikipedii wciąż widziałem, że jest pan starszym doradcą szejka, więc widziałem zresztą zdjęcia, pamiętam w tunice, jak pan stoi z osobą, jak rozumiem, której pan doradza. Czy to jest cały czas ta praca, ta sama, czy to już jest nieaktualne? Nie, to nie jest praca. To jest doradztwo takie strategiczne. Ja nie zarabiam tam pieniędzy. Ja może zarobię tam pieniądze, jeśli w którymś projekcie będę uczestniczył bezpośrednio. Ja to jest dłuższa sprawa, ale rzeczywiście jest tak, że ja nie chcę pracować na styku biznesu i państwa. Ja wolę pracować poza, ja wolę pracować prywatnie, ja wolę pracować w prywatnych firmach i dokładnie to w tej chwili robię. Tego jest sporo, mam bardzo dużo pracy, ona jest bardzo ciekawa, a ona jest frapująca. Ja w ogóle całe życie właśnie mam to szczęście, bez względu na to, jakie miałem swoje losy, że ja zawsze robiłem to, co lubiłem robić. I to jest rzecz pewnie nieczęsto spotykana, ale która daje niesamowitą satysfakcję. Panie premierze, zmieńmy trochę jeszcze temat. Wróćmy do wyborów samorządowych. W Warszawie startuje Tobiasz Boheński, to kandydat PiS. Chciałbym, żebyśmy wspólnie obejrzeli pewien materiał. To jest rozmowa dziennikarek Faktu właśnie z tymże kandydatem PiS na prezydenta Warszawy. Proszę o wyimitowanie materiału. Nie uważa pan, że powinien już odejść na emeryturę i kto ewentualnie mógłby go zastąpić? Bo teraz się mówi, że tak by PiS jest w pewnym kryzysie i że duża odpowiedzialność, wina z tego powodu spoczywa właśnie na prezesie Kaczyńskim. Nie, ja myślę, że wiele osób by chciało, żeby PiS był w głębokim kryzysie. Wydaje mi się, że
To jest jeden z kilku polityków, którzy najbardziej zmienili nasze życie po 89 roku, strateg polityczny, i nie uważam, że powinien odchodzić na emeryturę. Zapowiedział to publicznie, że chce zakończyć swoją kadencję. Nie jestem pewny, kiedy, chyba 2025 rok. Jest kilku pretendentów do zastąpienia go, ale nie ma jednego, którego pozycja... No, są różni liderzy. Jest Beata Szydło, jest Mariusz Błaszczak, jest Elżbieta Witek, jest Mateusz Morawiecki. Innymi słowy, pan Tobiasz Boheński mówi, że PiS jest w świetnej kondycji, nie grozi mu żadna tragedia. Co innego mówią sondaże? Widać ewidentnie, że w sondażach PiS spada. Jarosław Kaczyński ma być w świetnej kondycji, nie widzi powodu, dla którego ma odchodzić. A jaka jest pana diagnoza? Czy to już jest zmierzch prezesa PiS? Ten pan ma jakąś jednak taką pozytywną cechę, dlatego że no składa publiczne modlitwy Kaczyńskiemu, i to jest cecha w PiS-ie bardzo ważna, bo te osoby, które nie składały takich modłów Kaczyńskiemu, są poza PiS-em. Proszę spojrzeć na mnie, ale takich osób jest cała masa. Tam w PiS-ie mogą być tylko osoby, które modlą się publicznie do Kaczyńskiego. Jeśli się nie modlą, to z gry wypadają. I to jest... Pan Boheński, no właśnie, jest kandydatem, który nigdy nie będzie kandydatem samodzielnym. On nic w swoim życiu nie robił do tej pory, w zawodowym swoim życiu, co byłoby samodzielne. On cały czas był politykiem partyjnym i delegowanym przez Kaczyńskiego na różne miejsca, a to wojewoda łódzki, a to wojewoda mazowiecki, a teraz kandydat na prezydenta Warszawy. No, no to jest właśnie ta taka pisowska lepkość, która no można powiedzieć, no ja też zostałem przez niego wskazany na premiera, ale byłem tylko 9 miesięcy właśnie dlatego, że byłem człowiekiem niezależnym i nie godziłem się na różne rzeczy, które potem się... No przede wszystkim, panie premierze, był pan w konflikcie z Lechem Kaczyńskim, bo tu był ten spór. Z Lechem Kaczyńskim też, tylko że tak naprawdę... Lech Kaczyński nigdy nie był politykiem i też nigdy nie był człowiekiem samodzielnym. Lech Kaczyński był też totalnie podporządkowany Jarosławowi i dlatego był złym prezydentem, bo on był dobrym człowiekiem, natomiast był złym prezydentem, dlatego że to nie on rządził, nie robił tego po swojemu, tylko był posłuszny Kaczyńskiemu. A Kaczyński niczego w życiu oprócz partii, która okazała się partią chapaczy, oprócz partii niczego w swoim życiu nie zbudował, niczego nie stworzył, nie zrobił niczego takiego pozytywnego. To jest cały czas tylko gra dla gry, to jest cały czas manipulacja, to jest cały czas... My dziś mówimy o tym, że są hejterzy. Pierwszym hejterem Rzeczypospolitej jest Kaczyński. Nikt nie powiedział publicznie tak ostrych słów na swoich oponentów, na innych polityków, jak powiedział Jarosław Kaczyński. Nikt. Dziś się zastanawiają, tam jest Morales, którego zresztą z przyjemnością zawsze czytam, że on jest hejterem. Ja go czytam, ja żadnego hejtu tam nie widzę, ale nawet jeśli u niego padają jakieś słowa ostrzejsze, to on dopiętnie sięga Kaczyńskiemu. To Kaczyński jest głównym hejterem w Polsce. Kaczyński niczego w życiu nie zbudował i dlatego to jest naprawdę takie... Ja jestem dziś przekonany, ja jestem dziś pewien, że Kaczyńskiemu nikt już nie uwierzy, że on już jest politykiem przegranym i politykiem schodzącym, bo on już nawet w swojej partii
nawet tych ludzi modlących się codziennie do niego, on już w ich oczach jest człowiekiem, politykiem przegranym. Jeszcze są wybory samorządowe. Pamiętajmy, że to jest 40, prawie 40 tysięcy radnych, więc dla partii politycznej każdej te wybory są bardzo ważne, bo to jest dla ludzi, prawda? To partyjniacy idą sobie, zostają radnymi, a potem wójtami i tak dalej. I to jest cała masa, to są tysiące, tysiące ludzi, więc on jeszcze ich wyznacza, dlatego ma posłuch, ale jak wybory się skończą, to Kaczyński przestanie mieć jakikolwiek wpływ na politykę. To zbliżając się już do końca, mam jeszcze takie jedno pytanie, bo jedna rzecz mnie nurtuje. Przeszedł pan w swoim życiu niebywałą drogę, w której ewoluował pan z pozycji mocno konserwatywnych, narodowo-katolickich do miejsca światopoglądowo bliskiemu lewicy. Kiedyś był pan krytykowany przez Amnesty International między innymi za słowa na temat Parady Równości, zresztą Lech Kaczyński, jak pamiętamy, zakazał tej pierwszej Parady Równości w Warszawie. Dzisiaj w jednym z wywiadów widziałem, że pan deklarował poparcie dla kilku punktów partii Razem, a nawet przyznawał się do głosowania na nich. No to jest zwrot o 180 stopni. Dlaczego? Nie, ja nie lubię partii Razem, żeby było jasne. Nie lubię partii Razem, dlatego że uważam, że sposób uprawiania przez nich polityki jest beznadziejny. Natomiast oczywiście oni mają bardzo, niektóre mają swoje projekty bardzo ciekawe. Widziałem, że pan jest z dystansem, wypowiada się na temat religii w szkołach. No to jest, a był pan w ZHN, to jest naprawdę droga niesamowita. No. Tak, ogromna. To prawda, że przeszedłem niesamowitą drogę. Myślę, że w gruncie rzeczy w ogromnej mierze intelektualną bardzo dużo czytam i bardzo dużo jeżdżę po świecie, zwiedzam, oglądam. I to jest ważniejsze niż uniwersytet. To daje ogląd świata taki zupełnie, absolutnie inny, ale też jest taka jedna rzecz. Tak, ale też jest taka jedna rzecz, wie pan, bo ja na przykład czytałem w młodości Dmowskiego, ale ja zawsze na biurku miałem Piłsudskiego. Ja starałem się zawsze czerpać z różnych polskich tradycji, czerpać z różnych idei i z różnych poglądów. Proszę pamiętać, że ja byłem jednym z niewielu z konserwatystów, którzy poparli na przykład w głosowaniu w Sejmie 3x15 Balcerowicza, bo ja zawsze byłem w odniesieniu do spraw gospodarczych liberalny. No więc dla mnie szkiełko i oko jest bardzo ważne. No dobrze, to już stawiając kropkę nad i, już naprawdę krótkie pytanie, dwa słowa, kiedy ślub? Panie premierze. No dobrze, to czy będzie ślub? O tak. No, mogę tak powiedzieć, że zaręczyłem się, poprosiłem o rękę moją wybrankę, właściwie to ja jestem jej wybrankiem, nie ona moim, więc oczywiście, że planujemy ślub, ale panie redaktorze, zdaje pan sobie sprawę z tego, że nie będziemy tego robili w programie Faktu. I tu postawmy kropkę. Dziękuję serdecznie za rozmowę, trochę osobistą, trochę o sprawach wagi państwowej, tym bardziej ciekawą. Dziękuję serdecznie za poświęcony mi czas. Dziękuję bardzo. Ale to jeszcze nie wszystko. Zapraszam do obejrzenia materiału z przejścia granicznego w Korczowej, gdzie dziennikarka Faktu Ola Zaprutko-Janicka wysłuchała postulatów rolników. To skrót dłuższego filmu, do którego obejrzenia zapraszamy na stronę fakt.pl. Proszę o wyemitowanie materiału. Szanowni Państwo, jestem głównym organizatorem blokady tego przejścia w Korczowej. Ze względu na to, że nie zgadzamy się na obecną sytuację, jaką ma miejsce, to jest nadmiernego napływowi artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy i destabilizacji rynków rolnych w Polsce i z tym związanym spadających cen za nasze produkty rolne. Obiecali miliardy dla Polski. Wierzy pan w to? Dla rolników przede wszystkim. Proces rozpoczął się dnia 6 listopada. Dzisiaj mamy faktycznie końcówkę lutego i te wszystkie nasze złożone postulaty
one leżą, nie wiem na co czekają i nie widać końca na ich załatwienia, a karmienie nas takimi informacjami, o to coś mamy, to nie do końca jest tak, że to już się staje faktem i te pieniądze, które są w cudzysłowie, one będą do naszej dyspozycji, to znaczy, że będą ratowały nas przed bankructwem naszych gospodarstw i naszych rodzin. 10 dni. 10 dni? No. Dobra. Dobra. To i obiecają, że odkryją, a nie odkrywają. Jak traktують? Розумієте, що вони зараз не впускають в Україну, правда? Ну, для чого це таке? Вони кажуть, що... Збоже, так. Збоже, ну не впускайте з України. А чому в Україну не впускають? Wiceminister Kołodziejczak cały czas utrzymuje, że on jest po stronie rolników, blisko rolników, sam wywodzi się z Agrounii, która protestowała na ulicach. Gdyby pan miał z nim porozmawiać, o co chciałby go pan zapytać? Szanowna pani dyrektor, tak się stało, że ja byłem na spotkaniu z panem wiceministrem bodajże 3-krotnie albo 4-krotnie rozmawiałem osobiście z nim na temat problemu, na temat jakie są trudności w rolnictwie i dzisiaj pan minister niech się nie wypowiada, tylko niech pan minister działa i czekamy na efekty. Dajemy mu czas, ale ten czas już się kończy, bo jeżeli rozpoczął urzędowanie w miesiącu grudniu, a dzisiaj już praktycznie mamy trzeci miesiąc, to pytam się, gdzie są efekty. Jak rozpoczęło się konflikt zbrojny, ja do swojego gospodarstwa, do swojego domu przyjąłem i do Świetlicy 26 uchodźców. Udzieliliśmy schronienia, daliśmy pierwsze pożywienie, daliśmy, żeby mogli się wykąpać, warunki, żeby mieli na jak przystało na ludzi na XXI wiek. Ale to nie o to chodzi, żeby myśmy jako polscy rolnicy byli przeciwko rolnikom ukraińskim. My nie protestujemy przeciwko rolnikom ukraińskim, tylko przeciwko polityce Unii Europejskiej, która doprowadziła do takiego stanu rzeczy, że w chwili obecnej nie mamy możliwości egzystencji i prowadzenia naszej działalności rolniczej w stosunku do sytuacji, która miała miejsce przed wojną. Bo jeżeli spadek cen, tak jak pani nadmieniłem, jest około 200-300%, a wzrost jest 500%, to gdzie się, w którym momencie spina się ekonomia i po której stronie dzisiaj my jesteśmy jako zakładnicy tej obecnej sytuacji, wywołanej wiadomo przez konflikt zbrojny. I to już wszystko w dzisiejszym Fact Live. Serdecznie dziękuję za spędzenie z nami czasu. Zapraszam na jutro. Do zobaczenia.